pewna klasa sił, które nazywają się siłami zachowawczymi. Jest ich dosyć sporo w naszym otoczeniu i w związku z tym dobrze jest trochę więcej wiedzieć na ich temat. Dobrze jest wiedzieć, jak postępować wtedy, kiedy one się pojawiają w prawach fizycznych, jakie mamy udogodnienia, jakie są kłopoty w związku z tym, że się te siły pojawiają. Otóż, kiedy mówimy, że mamy do czynienia z siłą zachowawczą? Wyobraźmy sobie, że przemieszczamy przy użyciu pewnej siły cząstkę z punktu A do punktu B po drodze, która została narysowana na zielono. A potem to samo robimy, ale przemieszczając ją po innej drodze, ale od takiego samego punktu początkowego i tego samego punktu końcowego. I okazuje się, że właśnie istnieje pewna klasa sił, dla których nie jest ważne, po jakiej drodze zostanie przemieszczona cząstka. Otóż, jeśli praca siły przemieszczającej cząstkę z punktu A do B nie zależy od tego, po jakim torze porusza się cząstka, to mamy właśnie do czynienia z siłą zachowawczą. I wszystkie inne siły, które nie posiadają takiej właściwości, nie są siłami zachowawczymi. Czyli jest to taki bardzo prosty podział wszystkich sił, które są obrazem oddziaływań, na dwie klasy. Siły zachowawcze i siły niezachowawcze. Jak sobie pokażemy, siły zachowawcze mają tę przewagę, że wtedy, kiedy liczymy pracę siły zachowawczej, to możemy skorzystać z pewnego pojęcia, które pozwala nam w prosty sposób tę pracę policzyć i pomimo, że ta siła może zależeć od położenia, to praca tej siły nie będzie trudna do policzenia, bo skorzystamy z pojęcia, które nazywa się energią potencjalną. Jakie siły należą do sił zachowawczych? Tutaj są wypisane. No, między innymi siła grawitacji. To dobra wiadomość dla nas, prawda? Ponieważ wiele zjawisk, które występują na Ziemi, wiele zjawisk jest związane właśnie z siłą grawitacji. Ale nie tylko. Również siła sprężystości jest siłą zachowawczą. A także kolejna, co do ważności dla nas, rodzaju ludzkiego, siła oddziaływania elektrostatycznego jest również siłą zachowawczą. I podsumowując, zapamiętajmy sobie, że praca siły zachowawczej nie zależy, siły zachowawczej nie zależy od toru, ale praca siły niezachowawczej zależy od toru, po jakim przemieszcza się cząstka. Jeśli praca siły zachowawczej nie zależy od toru, po jakim ona się porusza, zależy tylko od tego, jakie jest położenie początkowe i końcowe cząstki, to możemy sobie wyobrazić, że jeśli cząstka wraca do punktu wyjścia, to praca po takim torze zamkniętym będzie równa zero. I tak jest w rzeczywistości. Jeśli chodzi o siłę zachowawczą, to praca tej siły przemieszczającej cząstkę po torze zamkniętym jest równa zero. Kolejna dobra wiadomość, bo nie będziemy musieli liczyć całki po bardzo skomplikowanym torze. Wystarczy, że będziemy wiedzieć, że liczymy pracę dla siły zachowawczej i wówczas będziemy mogli skorzystać z faktu, że jeśli tor jest zamknięty, to praca jest równa zero. Bardzo dobra wiadomość. Najpierw pokażmy sobie teraz, że jednak jak siła jest niezachowawcza, to praca po torze zamkniętym jest różna od zera. Odwołam się znowu do tego przykładu, który wcześniej był w wykładzie 27 i w wykładzie 26, a dotyczył siły tarcia. Wyobraźmy sobie, że mamy ciało, które porusza się z punktu A do punktu B pod wpływem siły F. Przeszkadza siła tarcia kinetycznego. Przemieszczamy ciało z punktu A do B, a więc jeśli przemieszczamy z punktu A do B, to praca, jaką wykonują siły tarcia, jest równa sile tarcia razy przemieszczenie, iloczyn skalarny. I dalej postępujemy jak zwykle. Siła i przemieszczenie mają zwroty przeciwne, a więc kąt między nimi jest 180 stopni, czyli praca to jest minus siła tarcia razy przemieszczenie, czyli minus współczynnik tarcia, nacisk, który jest równy ciężarowi, razy D. Co będzie, jak będziemy ciało przemieszczać z B do A? Sytuacja jest analogiczna, nie różni się niczym.
A więc w drugą stronę praca będzie dokładnie taka sama co do wartości. Minus mi k razy m razy g razy d. A więc ciało startowało z punktu A, przemieściło się do B i wróciło do A, ale praca, jaką wykonała siła tarcia, jest różna od zera, bo ta praca jest równa dwa razy pracy, jaką ciało wykonuje, przemieszczając się z położenia A do położenia B. I ta praca jest różna od zera. A więc siła tarcia nie jest siłą zachowawczą i praca takiej siły po torze zamkniętym jest różna od zera. Jak powiedziałam wcześniej, w odniesieniu do siły zachowawczej możemy wprowadzić pojęcie energii potencjalnej. Co to jest energia potencjalna? Otóż energia potencjalna, a raczej zmiana energii potencjalnej dla sił zachowawczych jest definiowana jako ubytek pracy, którą wykonują te siły. Albo inaczej można też powiedzieć, że zmiana energii potencjalnej, że praca wykonana przez siłę zachowawczą, czy też elementarna praca wykonana przez siłę zachowawczą jest równa ubytkowi energii potencjalnej, co zawiera się w tych dwóch równaniach. To dotyczy niewielkiego przemieszczenia cząstki, natomiast jeśli będziemy całkować po całym jakimś torze, po którym będzie się poruszała cząstka, no to możemy powiedzieć, że praca siły zachowawczej jest równa ubytkowi energii potencjalnej. Tu mamy zmianę energii potencjalnej, ja ten minus mogę przenieść na lewą stronę i powiem, że praca siły zachowawczej jest równa minus przyrost energii potencjalnej. A minus przyrost to jest ubytek. Stąd moje określenie, że praca siły zachowawczej jest równa ubytkowi energii potencjalnej. Proszę zwrócić uwagę, że w tych definicjach, w definicji energii potencjalnej, nie ma mowy na temat tego, że trzeba wykonywać jakiekolwiek całkowanie. Bo interesuje nas tylko zmiana, przyrost, a raczej ubytek energii potencjalnej, czyli różnica między energią potencjalną na końcu minus energia potencjalna na początku i przed tą różnicą znak minus, czyli początkowa minus końcowa, bo chodzi o ubytek. A po prawej stronie równania mamy pracę. Jak będziemy liczyć pracę, która będzie dotyczyła siły, zależnie od położenia, no to niestety, czy też od jakiegokolwiek innego argumentu, na przykład siła zależna od prędkości, to wtedy będziemy musieli całkować, prawda? Czyli po lewej stronie nie ma całki, a po prawej stronie będzie całka. Ale żeby się przekonać, że tak jest, pokażemy sobie to na przykładach. I należy jeszcze zwrócić na jeden fakt. Definiując w ten sposób energię potencjalną, a raczej zmianę energii potencjalnej, oznacza, że tę energię potencjalną określamy z dokładnością do pewnej stałej. Dlaczego? No wyobraźmy sobie, że liczymy zmianę energii potencjalnej. Ubytek energii potencjalnej jest równy minus 25 dżuli. My wiemy tylko, jaka jest różnica energii potencjalnej w położeniu końcowym i początkowym, ale nie wiemy, jaka jest energia potencjalna w położeniu początkowym albo też w położeniu końcowym. Czyli nie wiemy, jaka jest energia potencjalna w punkcie, który uznamy za punkt odniesienia. A więc to oznacza, że jeśli te przykładowe 25 dżuli mamy na uwadze, biorąc ten przykład, o którym wspomniałam wcześniej, to oznacza, że 25 dżuli możemy otrzymać oczywiście na nieskończoną ilość sposobów, odejmując od siebie dwie liczby tak, żeby otrzymać 25. A więc z tego wynika, że zawsze któraś z tych energii potencjalnych, początkowa albo końcowa, będzie energią, którą będziemy uznawać za energię, która będzie energią odniesienia. I tą energią odniesienia to będzie właśnie ta nasza stała, która będzie decydowała o tym, co będzie, jak będzie definiowana energia potencjalna co do wartości. Wyobraźmy sobie, że chcemy policzyć energię potencjalną w polu grawitacyjnym. Wcześniej powiedziałam, że siła grawitacji należy do sił zachowawczych. Jeżeli należy do sił zachowawczych, to znaczy, że możemy
skorzystać z relacji, którą przed chwilą sobie napisaliśmy, to znaczy, że ubytek energii potencjalnej jest równy pracy wykonanej przez tę siłę. Czyli teraz wyobraźmy sobie, że mamy cząstkę, która znajduje się w początku układów współrzędnych i tę cząstkę będziemy przemieszczać do położenia, które jest wyżej aniżeli to położenie początkowe po dowolnym torze, który tutaj został zaznaczony linią przerywaną. Czyli wyjściowo cząstka znajduje się w tym miejscu, a na końcu znajduje się na górze i będziemy liczyć sobie, czemu jest równa zmiana energii potencjalnej cząstki w polu grawitacyjnym. Będziemy korzystać z definicji, którą przed chwilą wprowadziliśmy i zobaczymy, jak przy wykorzystaniu tej definicji zdefiniujemy energię potencjalną. A więc wyobraźmy sobie, że mamy cząstkę w pewnej fazie tego ruchu od dołu do góry i przemieszczenie to jest ten wektor mały dr. No i siła grawitacji to jest ciężar, który jest wektorem zwróconym do dołu. Zakładamy, że ta cząstka znajduje się w pobliżu Ziemi i możemy ciężar przedstawić, czy siłę grawitacji przedstawić w postaci takiej prostej formuły masa razy przyspieszenie ziemskie. Jeśli skorzystamy z relacji, którą wcześniej sobie, którą z definicji energii potencjalnej, czy też zmiany energii potencjalnej, którą sobie zapisaliśmy, to możemy napisać, czemu jest równa energia potencjalna w dowolnym punkcie, w którym znajduje się cząstka. Jest to energia potencjalna w punkcie, który będziemy uznawać za punkt odniesienia, czyli to jest nasze odniesienie. I minus praca siły grawitacji, czyli ciężaru, od położenia początkowego do położenia końcowego. Położenie początkowe to jest to położenie końcowe to jest to położenie. Oznaczyłam je wektorami położenia względem wybranego arbitralnie jakiegoś układu odniesienia jako R0 i R. Czyli przemieszczam cząstkę z tego położenia do tego położenia. I zmiana energii potencjalnej, czyli energia potencjalna na końcu minus energia na początku, to jest minus praca przemieszczenia, przez którą wykonuje siła grawitacji. Stąd tu. No i dalej. Jeśli założę sobie, że to odniesienie jest w zerze, czyli na poziomie, na którym znajduje się wyjściowo cząstka, to ta energia potencjalna w punkcie odniesienia jest równa 0. Jeśli takie założenie zrobię, to otrzymam prostą relację, że to jest minus delta W od R0 do R. No i teraz muszę tę pracę policzyć. No, muszę pocałkować, prawda? Bo proszę pamiętać, że my na razie sprawdzamy, czy prawdą jest, że dla siły zachowawczej ta relacja, że zmiana energii potencjalnej jest równa minus praca siły zachowawczej, jest spełnione. Czyli popatrzmy sobie, a więc praca to jest całka, przed tą pracą mamy znak minus, zostawiamy znak minus, to jest całka od R0 do R z siły razy przemieszczenie. Siła to jest ciężar mg i przemieszczenie jest dr. A więc siła jest zwrócona w dół, dr jest pod pewnym kątem względem Q, a więc musimy rozłożyć ten wektor przemieszczenia na składowe i wtedy różna od zera składowa iloczynu skalarnego, znaczy iloczyn skalarny dla tego G i dr będzie różny od zera tylko dla pewnych składowych, dla tych, dla których G i dr mają kierunek albo 0, albo 180 stopni. No to przyjrzyjmy się. Jak dr rozłożymy na oś x i na oś y, to widzimy, że dx jest zwrócone pod kątem prostym do Q i w związku z tym iloczyn skalarny będzie równy 0, zostanie nam iloczyn skalarny z y i q. No i dy i q. Dy i q są względem siebie skierowane pod kątem 180 stopni, a więc kosinus 180, który występuje w iloczynie skalarnym, da nam minus. I stąd ten minus w tym równaniu. Całkowanie ogranicza się teraz do osi y od położenia początkowego do położenia końcowego, które oznaczyłam tutaj jako y0 plus h. Mg to są stałe
możemy przed całkę wyciągnąć. Minus i minus będziemy mieć plus i z całej całki otrzymamy tylko mg razy y w granicach od y0 do y0 plus h, czyli mgh. A więc korzystając z tego twierdzenia, pokazaliśmy, że energia potencjalna w dowolnym punkcie jest nad powierzchnią Ziemi, jest dana taką formułą, czyli zależność energii potencjalnej od odległości jest określona funkcją liniową, jak na tym rysunku to zostało pokazane. To jest przy założeniu, że ciało znajduje się w pobliżu powierzchni Ziemi. I teraz proszę zwrócić uwagę, jaką mamy korzyść z tego równania. Jeśli sobie z takiej relacji, jeśli sobie wyobrazimy teraz, że będziemy przemieszczać cząstkę po torze dowolnym, on może być torem krzywoliniowym, niesłychanie skomplikowanym, to niezależnie od tego, jak skomplikowany będzie ten tor, to praca, jaką wykonamy przemieszczając cząstkę z tego punktu do tego punktu, będzie dalej równa tylko różnicy energii potencjalnej w tym punkcie minus energia potencjalna w tym punkcie, czyli ta praca będzie łatwa do policzenia, bo będziemy brać pod uwagę tylko energię potencjalną na końcu i na początku ze znakiem minus. I to będzie praca siły grawitacji. Jeśli interesowałaby nas praca siły równoważącej tę siłę zachowawczą, to wtedy to będzie ze znakiem przeciwnym. A więc podsumowując powyższe, możemy powiedzieć, że jeśli mamy siłę zachowawczą, na przykład siłę grawitacji, to praca siły zachowawczej jest równa ubytkowi energii potencjalnej. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę pracę siły równoważącej, siłę grawitacji, to wtedy ta praca jest równa przyrostowi energii potencjalnej. Czyli jak podnosimy ciało w polu grawitacyjnym ziemskim ze stałą prędkością, to znaczy, że siła grawitacji jest cały czas równoważona przez pewną siłę działającą ze strony mojej ręki na ten wskaźnik i w związku z tym będzie to praca siły równoważącej, praca przemieszczająca to ciało do góry. Natomiast praca siły grawitacji to będzie minus zmiana energii potencjalnej. Co dalej? To właśnie, co powiedziałam przed chwilą, jest policzone tutaj na tym slajdzie. Proszę sobie to prześledzić. Chciałam teraz powiedzieć o zasadzie zachowania energii, która wynika właśnie z wprowadzenia pojęcia energii potencjalnej i która dotyczy pól zachowawczych. Otóż można pokazać, że jeśli układ jest izolowany i znajdujemy się w polu siły zachowawczej, to całkowita energia mechaniczna jest równa sumie energii kinetycznej i energii potencjalnej i ta energia się nie zmienia. Nie może zostać wykreowana, nie może zostać zniszczona, może tylko ulec przemianie z jednej formy w drugą. Wyprowadzimy sobie teraz tę zasadę zachowania energii, która jest niesłychanie ważną zasadą i oprócz zasady zachowania pędu i zasady zachowania momentu pędu jest jedną z podstawowych zasad fizyki. Te zasady wynikają z właściwości czasu i przestrzeni. O tym już też wspominałam na jednym z pierwszych odcinków, podczas jednego z pierwszych odcinków. I właśnie zasada zachowania energii wynika z faktu, że nie istnieją chwile czasu, które byłyby uprzywilejowane. Każda chwila jest równo ważna i w związku z tym pewne liczby, a energia jest liczbą, nie zmieniają się niezależnie od tego, czy będziemy mierzyć wartość w tej wielkości dziś, jutro, pojutrze czy 1000 lat temu. A więc zasada zachowania energii. Najpierw zauważmy, że jeśli skorzystamy z twierdzenia o równoważności pracy i energii kinetycznej, to możemy napisać sobie, że elementarna praca jest równa zmianie energii kinetycznej. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę właśnie tylko siły zachowawcze, to wiemy, że w polu siły zachowawczej jest spełnione takie równanie, że ubytek energii potencjalnej jest równy pracy tej siły. I teraz, jeśli
przyrównamy sobie dW z pierwszego i z drugiego równania, to otrzymamy następujące równanie, że zmiana energii kinetycznej jest równa zmianie energii potencjalnej, ale ze znakiem minus. Przenieśmy to dEP na lewą stronę i otrzymamy takie proste równanie, że różniczka energii kinetycznej i różniczka energii potencjalnej, ich suma jest równa 0. I dalej, jeśli to jest różniczka, to wiemy, że możemy skorzystać z jednego z twierdzeń rachunku różniczkowego, że różniczka z sumy jest równa sumie różniczek, a więc zamiast sumy różniczek możemy napisać, że to jest różniczka z sumy, czyli różniczka z całkowitej energii. I ta różniczka z całkowitej energii po prawej stronie równania daje 0, prawda? A więc jeśli różniczka energii jest 0, to znaczy, że energia musi być równa stałej wartości. A więc suma energii kinetycznej i energii potencjalnej jest stała, nie zmienia się. Może nastąpić tylko zmiana energii kinetycznej w potencjalną i vice versa, ale całkowita energia się nie zmienia. To jest cudowna zasada, która pozwala rozwiązywać szereg zagadnień, szczególnie z mechaniki, w bardzo łatwy sposób, bo właśnie korzysta się z tego równania, które tutaj jest zaznaczone na żółto. Czyli podsumowując, jeśli mamy układ izolowany, to w tym układzie izolowanym występują dwa rodzaje energii. Energia kinetyczna i energia potencjalna, jeśli nie bierzemy pod uwagę mechanizmów związanych z ciepłem i z transportem ciepła, ale jeśli układ jest izolowany, to nas to nie dotyczy. A więc mamy energię, która jest związana z ruchem i energia, która jest związana z położeniem, bo proszę zwrócić uwagę, że energia potencjalna, a raczej zmiana energii potencjalnej wynikała z faktu, jaka została wykonana praca przy przemieszczaniu cząstki w polu siły zachowawczej. A ta praca zależy oczywiście od tego, jakie jest położenie początkowe i końcowe, jak wygląda wynik całkowania. A więc ta energia jest związana z położeniem. Dla siły grawitacji energia potencjalna w pobliżu powierzchni Ziemi to jest mg razy h, gdzie h odległość od tego punktu odniesienia. Jeśli sobie założymy, że energia potencjalna na powierzchni Ziemi jest 0, to na wysokości h to jest mgh, czyli zależy jedynie od położenia. Przy założeniu, że masa jest taka sama, g w pobliżu Ziemi wszędzie takie samo, to jest to stała wartość. No teraz sobie zobaczmy jeszcze, jakie warunki muszą być spełnione, żeby ta zasada występowała i co z niej wynika. No więc po pierwsze to, jak widać, ponieważ energia nie może się zmieniać, to ta energia całkowita się nie zmienia, jest stała, to tylko może nastąpić transfer z jednej postaci energii w drugą i całkowita energia się nie zmienia. Czyli to są bardzo ważne informacje, bardzo ważna zasada, z której będziemy korzystać. Jako przykład rozważmy takie zagadnienie. Mamy trzy kulki, które znajdują się na pewnej wysokości h nad powierzchnią Ziemi. I teraz każda z nich ma inną masę. Masa pierwszej to jest m, druga ma dwa razy większą, trzecia trzy razy większą masę. I każdej z tych kulek nadano pewną prędkość początkową. Co do wartości, te prędkości są takie same, ale wektory tych prędkości są troszeczkę inne, tak? Czyli tutaj mamy wektor w kierunku poziomym, tutaj trochę pod kątem względem horyzontalnej do góry i w drugą stronę. No i pytanie jest takie, jaką prędkość będą miały te kulki wtedy, kiedy osiągną poziom Ziemi? Czy będą to prędkości różne, czy będą to prędkości takie same? Teraz można film zatrzymać, zastanowić się, spróbować znaleźć rozwiązanie, a ja podam je zaraz. A więc mamy odpowiedź na pytanie, która kulka będzie miała największą prędkość końcową. Możemy to liczyć oczywiście korzystając z równań ruchu, ale o wiele prościej będzie skorzystać z zasady zachowania energii przy założeniu, że ciało znajduje się w próżni, czyli pomijamy siły oporu powietrza. A więc policzmy sobie, czy napiszmy zasadę zachowania energii dla każdej z kulek na górze i na dole.
Energia kulki pierwszej na górze składa się z dwóch członów. Jest energia kinetyczna, bo kulce nadaliśmy prędkość V0, plus energia potencjalna względem poziomu odniesienia. No i na końcu, jak kulka spadnie na dół, ona pewnie tak spadnie, zgodnie z torem parabolicznym, to otrzymamy pewną energię i to będzie już tylko energia kinetyczna. To jest dla naszej pierwszej kulki. To samo zrobimy dla kulki numer 2. Dla kulki numer 2 różnica jest taka, że masa jest dwa razy większa, więc piszemy analogiczne równanie, tylko zamiast m piszemy 2m. Nic się nie zmienia, ponieważ w równaniu na prędkość początkową mamy V0 do kwadratu, jeśli chodzi o prędkość, w równaniu na energię kinetyczną. Położenie wyjściowe jest takie samo, czyli H jest to samo, zmieniają się jedynie masy. A więc mamy 2m V0 kwadrat przez 2, 2mgh, 2mv końcowe do kwadratu przez 2. No i jak sobie podzielimy przez 2, to widzimy, że te dwa równania niczym się nie różnią, czyli kulka 1 i kulka 2 będą miały tę samą prędkość na dole. I można przypuszczać, że jak napiszemy to samo równanie dla trzeciej kulki, to nic się nie zmieni. A więc widzimy, że w tym prostym przykładzie bardzo pomocna była zasada zachowania energii mechanicznej, bo błyskawicznie rozwiązaliśmy problem, który zapewne przy wykorzystaniu równań ruchu byłby kłopotliwy i trwał trochę dłużej. Dziękuję bardzo za uwagę.